Rozmowa dnia. Jest 8:30 przy mikrofonie Michał Jędryka w naszym studiu. Pan poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Brał pan udział we wczorajszym spotkaniu premiera z przedstawicielami opozycji. Jak pan ocenia to spotkanie? No cóż, no myślałem, że to spotkanie więcej przyniesie jakichś pozytywnych efektów. Zakładałem, że opozycja przyjdzie z wieloma bardzo konkretnymi pomysłami, postulatami. Natomiast niestety było bardzo różnie. Oprócz jakichś sensownych postulatów pojawiło się też jakieś zupełnie... dziwne, powiedziałbym w ten sposób, pomysły. Oczywiście już pomijając kwestię z propozycji niektórych przedstawicieli Konfederacji w rodzaju, że w ogóle to rząd jest tutaj, zabija wszystko, a szczepionki to powinny leżeć w aptece i kto chce, to sobie kupi i tak dalej, i tak dalej. No, ale a jakie były te sensowne propozycje? No wydaje mi się, że w sytuacji, po pierwsze, może tak od tego jeszcze zacznę, że jeżeli teraz, no jest sprawa jasna, jeżeli chodzi o postawę z wyjątki właśnie Konfederacji i wszystkich pozostałych, rząd powinien w jakimś sensie może nie łamać tej solidarności unijnej, ale też podjąć pewne działania na własną rękę. Dodajmy, bo tutaj też czasami pojawiają się różne rodzaju jakieś niejasności czy przekłamania. Szczepionek, które rząd ma zakontraktowane poprzez struktury unijne, tak jak zresztą wszyscy mieli to kontraktowane przez Brukselę, to mamy tyle, że wszyscy obywatele Polski mogliby się zaszczepić i jeszcze by zostało. No tak to w tej chwili, tak to w tej chwili jest przygotowane. Więc tutaj problemem jest nie tyle ilość, bo ona będzie... Ile tempo dostaw? Tempo dostaw najprawdopodobniej również jakieś działania na boku Nie zwiększy się, no bo tutaj to nie jest tak, że koncern jeden czy drugi ma gdzieś zachomikowane te szczepionki i teraz dzięki negocjacjom gdzieś z boku je szybciej uruchomi, ale tym niemniej, skoro jest takie oczekiwanie ze strony opozycji, to takie działania będą też podejmowane ze strony rządu. Być może to jakieś efekty przyniesie, jak nie teraz, to w przyszłości zobaczymy. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, których takich, powiedzmy, sensownych postulatów, to jest kwestia ewentualnych propozycji różnych modyfikacji, które dotyczą czy poszczególnych grup, które powinny być możliwie jak najszybciej zaszczepione. Na przykład bardzo Żarłukowicz proponuje pacjentów onkologicznych. No tak, ale można też oczywiście wspomnieć tak samo o pacjentach po przeszczepach, można jeszcze o paru innych grupach wspomnieć, można powiedzieć chociażby o szerzej osobach niepełnosprawnych, nie tylko tych, które są w DPS-ie, które zostały tą preferencją, nazwijmy to tak, objęte. Oczywiście z tym z kolei znowu jest związana kwestia ilości szczepionek, no bo jeżeli nie będzie szczepionek więcej, no to trudno tutaj dokonać jakichś korekt w tempie szczepienia poszczególnych grup. Więc to jest tak naprawdę tym głównym elementem, który warunkuje to, czy można będzie nas wszystkich, czy jakieś grupy szczególnie szybko zaszczepić. No i wreszcie kwestia POZ-ów, czy w ogóle większej liczby punktów do szczepień. No to tutaj powiem tak. Oczywiście, że można to zrobić, jakby w drugim kwartale, jak zakładamy, będzie tych szczepionek znacznie więcej. Natomiast no też musi być wola oddolna, czyli
Pamiętajmy, że tutaj rząd zostawił kwestię otwartą, kto będzie się zgłaszał, jakie podmioty będą chciały siebie szczepić. Więc jeżeli pojawią się kolejne podmioty, które będą chciały szczepić w tym okresie, w którym tych szczepionek będzie więcej, no to czemu nie? Ale znowu też należy doprecyzować, bo też państwo mogą o tym nie wiedzieć. Gdyby przyjąć, że ta podaż szczepionek, dostęp do nich będzie niemal nieograniczony, to, co mamy sprawdzone i przygotowane w Polsce z tymi punktami, które są w tej chwili, to jest około 4,5 miliona szczepień miesięcznie. Czyli znowu widać, że moglibyśmy w krótkim czasie, nieco ponad pół roku, bo to tempo jeszcze nawet można było zwiększyć, tam się mówiło jeszcze nawet nawet teoretycznie podwoić, no to możemy w ciągu paru miesięcy wyszczepić całą populację. Znowu się sprawa tak naprawdę rozbija nie o liczbę punktów, tylko o kwestię dostępności. No i ostatnia może jeszcze sprawa to jest to, żeby dokonywać jakichś, jak będzie tych szczepionek więcej, korekt pomiędzy punktami szczepień, żeby to nie było tak porówno. Teraz to zostało tak podzielone, bo tych szczepionek rzeczywiście jest niewiele na poszczególne punkty. Właściwie można by to wyszczepić w ciągu jednego dnia. No więc tak mam sytuację. Czyli możemy się spodziewać, że ten system będzie przyspieszał. I tak uważam. Dalej z tego, co słyszałem, nie tylko na tym spotkaniu, również na posiedzeniu Komisji Zdrowia, to tutaj strona rządowa jest otwarta na to, żeby dokonywać stosownych korekt. Natomiast oczywiście to wymaga jednak pewnej współpracy i wzajemnej życzliwości, może tak powiem. Znowu mamy kolejną aferę, czy aferkę, nie wiem jak to nazwać, że pan poseł Giżyński zaszczepił się czy to jest luka w systemie, czegoś nie przewidziano na uczelniach, czy to jest błąd ludzki? Nie, to jest błąd konkretnego człowieka, czyli pana posła, bo nikt nikogo, przepraszam, nawet jeżeli ktoś proponował takie szczepienie poza kolejnością, to nikt wołami nie ciągnie. Trzeba mieć, już powiem najdelikatniej, przynajmniej tyle rozsądku i jednak poczucia solidarności z innymi, żeby wiedzieć, w jakiej kolejności komu to szczepienie przysługuje. I nie pchać się na początek. I tyle. Wielki błąd ze strony pana posła i tutaj nie ma równych i równiejszych. Kolejny raz mówiliśmy o tym i kolejny raz teraz jest to udowodnione. Musi być, wszyscy muszą być równo traktowani. Nie może być tak, że jedni są ganieni za omijanie kolejki, a u innych będzie to tolerowane. Nie, wszyscy tak samo. W każdym przypadku jest to naganne. Panie pośle, na zakończenie chciałem pana zapytać jako lekarza, co pan sądzi o tym przypadku Polaka zagłodzonego w Anglii, którego nie udało się sprowadzić do Polski? Przyznam szczerze, że to jest niebywałe i to nie daje spokoju bo zastanawiam się, dokąd świat zmierza, że dochodzi do takiej sytuacji, że to już nie tylko, że komuś odłączono i w jakim stanie, to myślę, cała Polska widziała, tak? To każdy może też sam ocenić, choć oczywiście stan był bardzo trudne. I tutaj jaki udałoby się osiągnąć efekty w klinice Budzik, tego nie wiemy. Natomiast była wola, była decyzja ze strony Polski, aby podjąć leczenie tej osoby, tego pacjenta, i ktoś podjął decyzję w innym kraju, jeszcze wzmocnioną decyzją sądu, że de facto poprzez odłączenie płynów i jedzenia de facto zagłodzony zostaje ta osoba. I przyznam, ja nie wiem, jak lekarze mogli spokojnie przechodzić koło tego pokoju, gdzie ten chory leżał, czy zaglądać do niego. To jest niebywałe. Przypomnę, że tam wyjaśnienia były w ogóle jakieś absurdalne, w rodzaju, że chory się nie nadaje do transportu, bo mógłby w tym transporcie, tego transportu nie przeżyć, w związku z tym postanowiono, zagłodzić na miejscu. To jest po prostu skandal, jakie trudno sobie wyobrazić, i na szczęście w Polsce mamy spore osądy.
I te sądy różnie oceniamy. No jednak żadnemu chyba sądowi w Polsce by nie przyszedł do głowy taki szalony pomysł, żeby podjąć takie decyzje. Jest to przykre, tragiczne i miejmy nadzieję, że świat się opamięta, że jak coś się jednak zmieni. Myśli pan, że to wpłynie na jakąś dyskusję również etyczną w środowiskach prawnych? Ja mam wrażenie, że niestety w niektórych krajach na świecie, czy może doprecyzowując w Europie, to już oni są tak daleko od pewnego, no, niezwiązanego z światopoglądem, z wyznaniem, po prostu normalnego podejścia, które powinno cechować każdą cywilizację, że chyba to już nie będzie o czym niestety rozmawiać. Tutaj być może w tamtych krajach potrzebny jest jakiś wewnętrzny wstrząs, żeby ktoś to zrozumiał. Bo przecież gdyby ktoś w domu podjął decyzję, mając takiego pacjenta, mówię teraz hipotetycznie, w domu, o tym, że przestaje mu podawać jedzenie i picie, no to poszedłby do więzienia. Natomiast proszę bardzo, w szpitalu, w majestacie prawa, przy decyzji sądu, to można coś takiego przeprowadzić. No to jest po prostu jakieś coś niebywałego. Trochę pesymistycznie kończymy, niestety, ale taki jest świat. Niestety, to smutne i tragiczne. Naszym gościem był pan poseł Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję. Życzę dużo zdrowia państwu w tych trudnych czasach pandemii.